tylko Tobie oddajemy nasze życie, nasze drogę. Ty jesteś Królem. Chwała Tobie, Jezu. Ty drogi pomyli losy i oczy mgłą zasłonię i w sobie temu proście lękaj się. A kiedy gniew świat Ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, i w sobie temu proście lękaj się. Nie lękaj się.
I modlimy się przede wszystkim, modlę się razem z Wami, we wszystkich intencjach niepokalanego serca Maryi. Łączymy się duchowo z Asyżem, gdzie, jak to było wspomniane, odbywa się beatyfikacja młodego mężczyzny Carlo Acutisa. Zmarł 14 lat temu, a właściwie narodził się do nieba i jest w Królestwie Boga. Dlatego świętujemy jego narodziny dla nieba i Kościół ogłasza, że jest chwale Boga, że wstawia się za nami, że jest błogosławionym, czyli tym, który został przez Boga nagrodzony za swoje życie, krótkie, ale intensywne, czyste, piękne, dla chwały Boga, dla dobra Kościoła. Dlatego Kościół się cieszy jednym ze swoich najmłodszych synów. My również dołączmy do tej modlitwy dziękczynnej za beatyfikację tego właśnie młodego człowieka. Modląc się, żeby młodzi nie bali się iść drogą świętości, która jest jedną z najtrudniejszych, a jednocześnie najpiękniejszych sposobów na życie. Najpiękniejszy sposób życia, za który się nigdy nie będzie żałować. Nigdy człowiek, który przeżyje w taki sposób z Bogiem i dla Pana Jezusa życie, nie powie: żałuję. Ewentualnie tylko powie: żałuję, że nie mogłem jeszcze więcej uczynić. Ale nie powie, że żałuję takiego życia. Bo to życie było miłe Bogu. Dlatego nieważne jest to, co uczyniłeś, bo Bóg teraz pragnie to Ci wybaczyć. Ale najważniejsze jest to, co Bóg pragnie na Ciebie uczynić teraz i w przyszłości. Wpierw uznając, że jesteśmy grzeszni, słabi, spragnieni i że Bóg nam da łaskę, której potrzebujemy i która uczyni z nas ludzi oddanych Jemu. Dlatego teraz w chwili ciszy, jeszcze raz w głębi serca powiedz Bogu: żałuję z miłości do Ciebie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy.
Teraz więc będziemy jeszcze wzywać i przez samą Eucharystię świętego proroka Amosa, proroka Starego Testamentu, to są święci jednocześnie też Kościoła katolickiego, więc będziemy prosić, żeby ten święty był z nami. Tym bardziej, że sądzę, że takiego spotkania, takiej adoracji, modlitwy za jego wstawiennictwem chyba w historii Kościoła jeszcze nie było, więc pierwsze takie spotkanie, tym bardziej się niech radują nasze serca. Boże, Ty dałeś nam słabym ludziom Twoich świętych proroków jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, abyśmy dążyli do Ciebie naśladując świętego proroka Amosa, którego narodziny dla nieba obchodzimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się dzięki wierze w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do przyszłego objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawców, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy dzięki wierze uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina. Nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą. Oto Słowo Boże. Bogu będą dzięki. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczyni, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja,
i zachowują je wiernie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Święty, duchu proroków, proroctwa, prorokowania, przez Maryję Królową Proroków i za wstawiennictwem świętego proroka Amosa, przyjdź do nas, wypełnij nas, abyśmy prorokowali jako lud prorocki, mesjański. Przyjdź, aby to słowo, które słyszeliśmy, pomogło nam w tym, bo jesteśmy pragnieni Twojego działania w nas. Tak jak działałeś w prorokach Starego Testamentu, działaj w prorokach Nowego Testamentu. Działaj w każdym z nas, aby każdy z nas mógł powiedzieć: jestem prorokiem Pana. Moje życie jest prorockie. Lamalai beriosolemy tulu. Adonai Maria Polemenon, Santa Maria Solon. Kiedy Pan Jezus głosił naukę, było tam też wiele kobiet, które podziwiały Jezusa. Niektóre porównywały go do swoich synów. Jedna z kobiet, widząc, jakim jest człowiekiem, jakim jest człowiekiem prawie sprawiedliwym, który ma wielką moc od Boga, który zachwycał ludzi, porywał ich. Ona z zazdrością wykrzyknęła, będąc w tłumie ludzi, kobiet, zachwytem nad Jezusem i nad Maryją: błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Czyli ta kobieta jest zachwycona również Maryją, Matką Jezusa, najpiękniejszą z niewiast. Podkreśla tu macierzyństwo Maryi, jakże błogosławiona, szczęśliwa, wybrana, umiłowana jest ta kobieta, która jest Twoją matką, że wychowała takiego wspaniałego syna. Tak wspaniale. Tak z taką miłością matczyną. Że nawet myślała o swoim synu, może miała dzieci, może właśnie jednego syna, i być może ten jej syn, jeżeli miała takiego, może sprawił jej wiele bólu, może nawet był jakimś przestępcą, może był w więzieniu, może źle go wychowała, a może starał się jak najlepiej, ale zszedł na złą drogę. Może chciała mieć kogoś podobnego do Jezusa,
Może chciała, żeby jej syn poszedł za Jezusem, stając się podobnym do Jezusa. Tego nie wiemy. Możemy się tylko domyślać. Więc możemy powiedzieć tak. Ta niewiasta powiedziała prawdę. Nie mając jakiegoś światła nadprzyrodzonego, tylko doszła do tego, widząc Jezusa, słysząc Go. To poznanie jej było naturalne, ale Jezus chciał pogłębić to, co powiedziała i to, co usłyszeli inni. To prawda. Owszem, jak najbardziej. Łono mojej matki jest błogosławione. Błogosławione piersi, które ssałem. To prawda. Nie ma kobiety tak umiłowanej, wybranej, tak błogosławionej przez to, że jest moją matką. Że byłem w jej łonie od poczęcia. Że jej ciało stało się moim, przez 9 miesięcy moim schronieniem, moim domem, moim tabernakulum, moją świątynią. I to prawda, że ssałem z jej piersi mleko miłości, najczystszej, najpiękniejszej. Więc tak możemy powiedzieć tak, że Maryja karmiła Jezusa, swojego Syna, mlekiem miłości. To było coś więcej niż mleko każdej matki, która daje właśnie to mleko swojemu dziecku, swojemu niemowlęciu. To jest coś więcej. Dlatego tu jest też powiedziane, że Pan błogosławi też swoją matkę Maryję i zachęca, żeby błogosławić Maryję, czyli żeby darzyć ją miłością, szacunkiem z tego powodu, że była i jest matką Jezusa. Ale tutaj chwali Maryję za to, że Maryja słuchała i słucha Słowa Bożego, czyli słucha Boga, słucha Jezusa. I przestrzegała i przestrzega wszystko to, co mówił jej Jezus w imieniu swojego Ojca. Dlatego podkreśla tutaj: błogosławcie Maryję, moją matkę, również i za to, ale nawet może nawet szczególnie za to, że zawsze mówiła mojemu Ojcu i mnie tak. I tego was uczę. Słuchania, wypełniania Słowa Boga, woli Ojca. Jeżeli będziecie więc czynili to, co ona uczyniła, będziecie również błogosławieni. Nazywać was będą błogosławionymi. Bóg powie: jesteś błogosławionym synem moim. Jesteś błogosławioną moją córką. Duchowo bądź w łonie Maryi. Duchowo bądź w jej sercu. Duchowo rozwija się pod jej sercem. Staj się również jej dzieckiem. I bądź tym, który się mleko miłości z piersi Matki Maryi. Duchowo. Duchowo jest to możliwe. Ssać mleko matczynej, niepokalanej, przepięknej miłości Maryi. Maryja również pragnie nas karmić tą miłością. Oczywiście nie tak samo jak swojego Syna przecież, ale podobnie. Na pewno miłością matczyną karmił się Carlo Acutis, który dzisiaj jest ogłaszany przez Kościół jako błogosławiony. Jeżeli chodzi o proroka Amosa, oczywiście on żył wiele wieków przed Chrystusem, przed Maryją. Mniej więcej w połowie 8 wieku przed Chrystusem. Ale on też, nie wprost, ale poprzez swoje nauki, mówił o tym, że przyjście Pana jest i powinno być oczekiwane i upragnione przez naród. Mówił o licznych występkach Izraela, o tym, że bogaci udawali pobożnych. Był tylko rytualizm religijny. Na dodatek wyzyskiwali ubogich i biednych. Bogacili się ich kosztem. On działał w tak zwanym Królestwie Północnym. Izrael był podzielony na dwa królestwa.
izraelskie i judejskie. W Judei była Jerozolima, świątynia, a na północy, tam gdzie działał, była świątynia schizmatycka, Betel, założona przez jednego z królów, który chciał, żeby ludzie byli wierni jemu, dlatego nie chciał, żeby chodzili na święta do Jerozolimy, do świątyni, bo by mogli mu się w którymś momencie przeciwstawić, zbuntować. A więc powstała świątynia w Betel. I ten święty miał za zadanie karcić nie tylko królestwo judejskie, ale przede wszystkim to izraelskie, które właśnie oddawało się Bogowi bałwochwalczemu. On ganił za to tego władcę, tego króla i także ludzi. Nie możecie oddawać Bogu chwały w tej świątyni. Idźcie do Jerozolimy. Idźcie do świątyni, w której Bóg jest. To jest miejsce, gdzie możecie oddawać pokłon Bogu, składać ofiary, ale nie tutaj. Możecie się modlić wszędzie do Boga, bo Bóg was słyszy. Ale składać ofiary, świętować trzeba przede wszystkim w świątyni w Jeruzalem. Niektórzy go lekceważyli, wyśmiewali. Między innymi też Amazjasz, fałszywy prorok, który mówił: idź do Judei, tam cię posłuchają. Tam sobie żyj, tam prorokuj. Tam sobie jedz chleba, tam żyj sobie spokojnie. A tutaj zakazujemy ci tego. Jeżeli będziesz dalej to czynił, czeka cię kara. Amos nie posłuchał, mówiąc, że skoro Bóg go posłał, skoro Bóg chce, żeby go prorokował, on nie może się temu sprzeciwić. On był pasterzem, był także hodowcą figowców, więc był rolnikiem też. Był człowiekiem prostym, ale jednocześnie darzonym szczególną mądrością od Boga. I te jego słowa, ta księga, która powstała w wyniku jego proroctw, stała się również takim podręcznikiem duchowym dla wielu proroków, którzy przyszli po proroku Amosie. A nawet w niektórych fragmentach Ewangelii i Nowego Testamentu są porównania, nawiązania do tego, co mówił, co jest zawarte w księdze proroka Amosa. Między innymi tam jest też mowa w tej księdze o tak zwanej reszcie Izraela. Reszcie, która jest wierna Bogu, która czci Boga czystym sercem, nie tylko ustami. Zresztą sam Pan też powiedział, że ten lud daleko jest ode mnie, dlatego że czci tylko ustami, a nie sercem. I tutaj też nawiązał do proroka Amosa. Więc Chrystus też nawiązał między innymi do proroków mówiących o tym, że Izrael, a także Judea nie nawróci się w pełni, pomimo że w Judei też był kult Boga w świątyni, ale jednak też i tam było wiele nieprawości. I mówi, jeżeli nie będziecie oddawali Bogu czci, przyjdzie zagłada na ten naród, cały naród, na te dwa królestwa, południowe i północne. A świątynia w Jeruzalem, którą nawet się chlubicie, również nie tylko ta schizmatycka w Betel, ale także również i ta będzie zburzona. I Pan Jezus, wiemy, że też mówił o tym, że jeżeli nie przyjmiecie mnie, świątynia Jeruzalem będzie zburzona. I wiemy, że to się wypełniło. Więc Pan Jezus, jako również największy z proroków, jako król proroków, prorokował, nawiązując w wielu swoich wymowach, mowach i naukach do nauk proroków. Wiemy, że on je wypełnił. Wszyscy prorokowali przecież prorocy o Jezusie. Ale również Amos był dla niego autorytetem. Też korzystał z tej nauki. Na pewno możemy też domyśleć się, że Maria, która wychowała się jako dziewczynka, jako nastoletnia dziewczyna przy świątyni, tak według też tradycji chrześcijańskiej było, na pewno czytała, rozważała te teksty prorockie i na pewno uczyła swojego syna te teksty, na pewno mu czytała. Dlatego Pan Jezus nauczył się również jako człowiek, wiemy, Pan Jezus jako Bóg człowiek, ale jako człowiek też
tych tekstów na pamięć, które Maryja mu przekazywała. Nie tylko w świątyni, nie tylko w synagodze w Nazarecie. I dlatego tutaj też Pan Jezus, wrócę do tego tekstu, zaznaczył, że Maryja dała mu duchowe mleko nauki. Nauki Słowa Bożego. Że Maryja go tym przede wszystkim karmiła. Tym duchowym mlekiem. Dlatego jest to wyzwanie też dla kobiet chrześcijańskich, dla matek narodzin katolickich, aby uczyć dzieci Słowa Bożego. Czytać dzieciom nawet krótkie fragmenty Słowa Bożego. Są na przykład tak zwane Biblie dla młodych, dla dzieci. Dobre, to jest dobre. Ale powinno to prowadzić do tego, żeby czytać i słuchać Słowo Boże. Wprost. W niektórych wspólnotach jest taki zwyczaj, że w soboty wieczorem gromadzi się rodzina i czyta się dzieciom i razem z dziećmi czyta, rozważa krótko Słowo Boże. Ewangelię na niedzielę, czy na święto. Czy może też niektórzy tak robią w swoich rodzinach po śniadaniu, jest takie małe czytanie, dzielenie się Słowem, takie 10-15 minut i potem na przykład rodzina idzie do kościoła. Żeby już byli przygotowani, żeby wiedzieli już, co będzie w liturgii Słowa Bożego na tą niedzielę, na to święto. Że dobrze byłoby, tak zachęcam przy okazji tego, nie zawsze może jest to takie łatwe, możliwe, ale może dobrze byłoby starać się chociaż trochę to praktykować. Może przynajmniej przy okazji świąt. Takich wielkich świąt chrześcijańskich. Dobrze jest też, również i teraz zachęcam i proszę, abyście przeczytali tą księgę proroka Amosa. Albo wysłuchali w postaci audiobooka. Żeby tym słowem Boga żyć. Nie jest to łatwe, to prawda. Te teksty nie są łatwe, bo wiadomo, że prorocy mówili, pisali w duchu swojej epoki. Więc też wiele rzeczy może być dla nas trudnych, niezrozumiałych. Ale jest to Słowo Boga. Więc jeżeli to jest Słowo Boga, to Słowo Boga mnie przemieni. Uczyni ze mnie proroka Boga. Żebym był prorokiem Boga, a wiemy, że Kościół też naucza, że ludzie wierzący, cała wspólnota Kościoła, to jest lud prorocki. Nie będę prorokiem, jeżeli nie będę prorokował, jeżeli nie będę znał proroka. Jeżeli nie będę znał chociaż trochę ich życia, ich słów. Jak będę prorokował o Panu Bogu, Panu Jezusie? Jak będę prorokiem Nowego Testamentu? Będzie to niemożliwe. Ewentualnie będę fałszywym prorokiem. Więc dlatego trzeba nam się strzec właśnie fałszywego ducha proroctwa. A niestety, tak jak w tamtym czasie, był fałszywy prorok Amazjasz, który działał w Betel, który kłamał, oszukiwał. Niestety trzeba przyznać, że w Kościele też są tacy ludzie, jak Amazjasz, fałszywi prorocy. I szkodzą Kościołowi. I bardzo mieszają ludziom w głowach i sercach. Wielu ludzi prowadzą na manowce niewiary. Na manowce niewiary. Dlatego trzeba takich ludzi w Kościele, jak prorok Amos. Takich ludzi nam trzeba. Takich proroków. Prawdziwych, którzy powiedzą Kościele ludziom, którzy są jak Amazjasz, kłamiesz. Mieszasz. Szkodzisz Kościołowi i wiernym. Nie słuchasz Boga ani nauki Kościoła. Nie żyjesz Ewangelią. Dlatego właśnie w tych czasach trzeba modlić się o takich ludzi. Dlatego między innymi są takie spotkania. Tak jak powiedziałem też na początku Eucharystii, jeżeli chodzi o egzegezę Pisma Świętego, no to czyta się, rozważa tą księgę. Niektórzy też prywatnie czytają również księgi prorockie, między innymi tą księgę. Ale tak uważam, że chyba rzeczywiście pierwszy raz jest w historii Kościoła, że jest takie spotkanie poświęcone prorokowi Amosowi za jego wstawiennictwem, że się go tak bardzo wzywa, poznaje, słucha jego nauk, jego księgi, wzywa również w czasie Eucharystii. Sądzę, że to jest chyba pierwszy raz taka prapremiera w Kościele, taka duchowa, modlitewna,
sądzę, że ten święty, tak mi się wydaje, że jest bardzo zdziwiony z tego powodu, że go wzywamy. Nie spodziewał się tego, tak mi się wydaje. Że ktoś w ogóle czyta go, słucha i że będzie właśnie o nim mówił, że będzie się modlił za jego stawiennictwem. Więc naśladujmy tego proroka. Jeszcze będą czytane, rozważane teksty w czasie drugiej części naszego spotkania, w czasie adoracji, w czasie modlitw. Niektóre teksty, no właśnie takie krótkie, proste, piękne. Więc starajmy się również dzisiaj te słowa tego proroka wysłuchać. To też prorok Bożego Miłosierdzia, bo ochronił od wielu kar swój naród. Zapowiadał kary, ale też błagał o miłosierdzie dla swojego narodu, dla tych dwóch królestw, które się podzieliły. Jeden naród, który podzielił się i oddalił się od Boga. Więc bądźmy też prorokami Bożego Miłosierdzia. Błagajmy, aby Pan okazał miłosierdzie temu światu, w którym żyjemy, który idzie, właściwie nie idzie, który pędzi niesamowicie na drogę przepaści. Przepaść. Starajmy się przez to, że my będziemy prorokować o Bożym Miłosierdziu, jak Amos, zawracać ludzi z tej drogi do otchłani, a prowadzić drogą do życia. Teraz ze stolistwem Marii Królowej Proroków, za stawictwem świętego proroka Amosa, módlmy się teraz. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby potrafili dotknąć samotnych ludzkich serc i skierować je ku Panu Bogu. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za kraje Europy, aby ich mieszkańcy, świadomi wysiłku poprzednich pokoleń, budowali swoją przyszłość na wartościach ewangelicznych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny, aby były szkołami wierności i odwagi w czynieniu dobra. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za producentów demoralizujących treści, zwłaszcza pornografii, aby się nawrócili i zadośćuczynili za zgorszenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, aby zostali przyjęci do społeczności zbawionych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych i naszych bliskich, abyśmy ćwicząc się wśród trudów doczesnej miłości, przygotowali się na dar wiecznej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pomódlmy się jeszcze modlitwą w językach, bo nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko wypowiedzieć umysłem, ustami, ale sercem, Duchu Świętym można wyrazić wszystko. Shala Maria, ria, 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 selej, Maria, shala, la, la, la. Iria shalame gediri para bechadolai. Shalame ria 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 la 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 la. Sivitha Maria ben Yosef Ego. Adonai 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 Adonai. Shiritha Maria Sola Vero. Le 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 le. Adonai ben Yosef Boże, który jesteś królem proroków i Maryi Królowej Proroków i chwała Twojemu prorokowi Amosowi teraz i na wieki wieków. Amen. Panie
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, obchodząc wspomnienie świętego proroka Amosa, przynosimy Ci dary ofiarne i prosimy, abyś udzielił Twoim wiernym pokoju i jedności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże. I Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarza swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych proroków, proroka Amosa nas pobudza, a i bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołają. Święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko. Oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił,
łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas poczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, naszymi patronami od chrztu bierzmowania, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.
modlimy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swojej miłości i miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, szatana i demonów i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
Ustawiona dusza moja.
zrobić się, a jego moc działa dziś. Uwolnić się, a jego moc działa dziś. Zbawić się, Jezus jest z nami tu. A jego moc działa dziś. Uwolnić cię, a jego moc działa dziś. Zbawić cię, Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami. Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami. Ojcze, niech najświętszy sakrament, który przyjęliśmy w dniu spełnienia świętego proroka Amosa, uświęci nasze umysły i serca, abyśmy się stali w pełni uczestnikami boskiej natury. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pochronić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne złe duchy, które na skubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święci aniołowie i archaniołowie, bronicie nas i strzeżcie nas. Amen. Święty proroku Amosie, módl się za nami. Błogosławiony Karlo Akutisie, módl się za nami. Teraz po mszy świętej będzie przerwa. Jest to mniej więcej 17:40. Jest taka godzinna przerwa, żeby się posilić, żeby się wzmocnić i spotkamy się o 18:40 na drugiej części naszego spotkania. Będzie najpierw adoracja, później będzie czas też na świadectwa, będzie modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, modlitwa uwolnienia, modlitwa wylania Ducha Świętego i posłania nas na misję nowej ewangelizacji. A po spotkaniu, jeżeli będzie ktoś również tego pragnął, to będzie modlitwa wstawiennicza. Przyjmijmy więc teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą.